Proszę Państwa, nietypowy mecz podczas Pucharu GOC, mecz pokazowy najmłodszych adeptów koszykówki na parkecie rocznik 2002, czwarte klasy i młodsze, bo są tu chłopcy, którzy mają po 7 lat. W czerwonych strojach Regis Wieliczka, w białych strojach UKS Piątka Nowy Targ. Do zakończenia meczu 9 minut, wynik 44-26 do Nowego Targu. Chłopcy grają w pełnym regulaminowym czasie 4 razy po 10. Błąd kroków. Czyli waszym zdaniem najlepszy dziesiątka. Dziesiątka i siódemka. Z białych siódemka, z czerwonych dziesiątka. A gdzie są wasi chłopcy? No właśnie nie wiadomo. A kto jest najlepszy z waszych chłopaków? 13. 13. Majka? Majka. Dlaczego Majka? Bo najlepiej gra. A najprzystojniejszy? Nie. Na to nie patrzymy. Różne zdania. Już pomału dochodzimy do końca. Ja pamiętam, ja niedawno w Radzionkowie filmowałem mecz właśnie też takich maluchów i było podobnie, ale mieli wyższe kosze, dlatego tam był wynik niższy, a tutaj 48-26. No ładny, ładny wynik i bardzo powiem ładnie wyszkoleni dzieci. Dwa rzuty wolne. Ale jak tak trenują od takiego wieku, to potem już mogą coś tam, nie? Będą efekty. Mało strat, jest mało kroków. Techniczny się dobrze. Tak. Tak, taka koszykówka troszkę pokładana, już ustawiona. Podanie do kontry, nic na hura. To jest ojciec tego czarnego, trochę ci ustawia. Jezus, żeby jedno. Ale to później. Chyba jeszcze muszę na jedną rzecz tam przyjąć, ponieważ macie tylko sobie problemowo, że przyjąć. Nie potrzebuję się wszystko dobrze, ale pierwszy się robi to. Już 6 minut 20 sekund do końca. To na razie tyle, ja będę kończył z tego meczu. Nie ma się co ukrywać, kadra Śląsk, chłopcy wczoraj dali plamy, ale się odbudują. Specjalnie dla serwisu koszykówki młodzieżowej z Nowego Targu, z meczu pokazowego najmłodszych, mini koszykówka, rocznik 2002.
Nowy Targ kontra Wieliszka, Spodgord, Zibi.